Jeśli na całym śmierdzącym bagnie naszej doczesnej egzystencji kwitną jakieś kwiaty, to najładniej z nich wszystkich pachnie prokrastynacja, czyli odkładanie na później. Zwykle mowa tu o rzeczach ważnych, potrzebnych, słusznych i rozsądnych, ale niekoniecznie. Odkładać można też na przykład pieniądze czy tkankę tłuszczową. Uczeni w pismach rozwoju oraz internetowi klerycy nienawiści do siebie robią co mogą, aby powstrzymać nas od wzięcia tego świeżego oddechu wolności, pozwalającego pogodzić się z tym, że czasami po prostu czegoś ci się nie chce. Nie bez przyczyny zresztą, ale aby dobrze to zrozumieć, musimy najpierw odkryć pewną prostą prawdę dotyczącą motywacji. Jak już wcześniej pisałem, motywowanie się, które stało się obecnie sposobem na życie, jest ważnym rytuałem współczesnej religii rozwoju. Czymś w rodzaju codziennej modlitwy muzułmanów, która przypomina, po co żyjesz i co w związku z tym musisz i powinieneś robić. Gdyby istniał diabeł, byłaby ona jego ulubioną współczesną torturą dla duszy, bo nie ma chyba lepszego sposobu na to, żeby stale cię męczyć i dręczyć przeświadczeniem, że nie jesteś taki, jak powinieneś i nie robisz wystarczająco dużo. Jeśli przełożyć to słowo z ładnego na nasze, motywacja to po prostu sposób, żeby chciało ci się robić rzeczy, których nie chce ci się robić. Czyli innymi słowy ściema, którą musisz sobie sprzedać, żeby robić coś, czego tak naprawdę nie chcesz. Mamy więc dwie strony medalu, czyli ciebie. Jedną, która wie, co powinieneś i co jest dla ciebie dobre, oraz drugą, która tego nie wie i którą trzeba do tego zmotywować. No i oczywiście milczące założenie, że rację ma ta pierwsza, nigdy ta druga. Ważne wobec tego pytanie brzmi, dlaczego niby miałbyś nie chcieć robić czegoś, co jest dla ciebie dobre? Prawdziwym powodem istnienia motywacji jest chciwość. Chcesz więcej pieniędzy, atrakcyjności, statusu i czego tam jeszcze, bo nauczono cię zapełniać naturalną wewnętrzną pustkę rzeczami z zewnątrz, których tak naprawdę nie potrzebujesz. Gdyby było inaczej, nie musiałbyś do niczego się zmuszać. Sam fakt, że musisz się do czegoś motywować, mówi, że tak naprawdę masz to w dupie. Nie zależy ci na tym, ani ty również od tego nie zależysz. Znaczy to ni mniej, ni więcej, że jesteś od tych rzeczy wolny i wcale nie potrzebujesz ich do szczęścia. A prokrastynacja to po prostu zdrowy opór przed sprzedawaniem duszy za jakieś gówniane świecidełka. Rozwójnicy osobiści i klerycy nienawiści do siebie właśnie takie kolorowe paciorki chcą ci sprzedać. Dlatego mówią, że prokrastynacja jest zła i powinieneś z nią walczyć. Odkładanie czegoś na później to tak naprawdę sprytny psychologiczny sposób, żeby nie zwariować. Bo jeśli dałeś sobie wmówić, że powinieneś czegoś chcieć, ale jesteś zbyt ogarnięty, żeby naprawdę tego chcieć, prokrastynacja wydaje się jedynym wyborem. Pozwala tego nie robić i jednocześnie sobie tego nie odpuścić. Aby z tego impasu wyjść, istnieją dwie drogi. Albo zrobić to, co powinieneś, albo zmienić opinię na temat tego, że rzeczywiście powinieneś. Polecam drugą opcję, bo w przeciwieństwie do pierwszej działa i to nie tylko na chwilę. Jeśli się chwilę zastanowić, jest ona także znacznie bardziej opłacalna. Jeśli zmuszasz się, czyli motywujesz, do robienia czegoś stale i systematycznie, na przykład do ćwiczeń, odkładania pieniędzy czy diety, pójście pierwszą drogą rozwiązuje ten problem tylko na chwilę. Nawet gdy dziś zmusisz się na przykład do treningu, jutro staniesz przed dokładnie tym samym dylematem. Prokrastynacja zniknie tylko na chwilę. Tymczasem wybierając drugą drogę, czyli decydując się, że rzucasz w diabły sport i już nigdy na żaden trening nie pójdziesz, rozwiązujesz problem na zawsze. Jutro nie będziesz już musiał od nowa zmagać się z prokrastynacją i motywacją. Ani pojutrze, ani nigdy. Logicznie rzecz biorąc, które rozwiązanie jest bardziej rozsądne? Chwilowe czy takie, które wyrywa problem z korzeniami?